Na ile sposobów i które potrafią się sprzeciwić tak otwarcie? Pani, bo ma taką naturę i taki charakter i takie sumienie. Natomiast inne się przeciwstawią, ale na sposób, żeby cały czas nie było niemiło. Nie było niemiło. Więc pan Marcin to jest taka duża kobieta. Duża kobieta i prawdopodobnie już też zdegenerowana, zdeprawowana. A mężczyzną jest z urodzenia, ze stworzenia. Pan Bóg go stworzył jako mężczyznę. A działa, myśli, jak wiele niewiast. Kolejna sprawa, zanim jeszcze włączyłem się w Dom Bogomyślny, nagranie w Żabce z księdzem Michałem, panem księdzem Nowakiem, nagrana przez pana i wrzucona w internet, wzbudziło we mnie kolejne pytanie o słuszność konkretnych działań. O ile słowa dyscyplinujące księdza Michała do księdza Nowaka uważam za dobre, słuszne i miłe, proszę zobaczyć, dobre, słuszne i miłe, jaki wysiłek intelektualny znaleźć takie trzy słowa, dobre, słuszne i miłe, to miłe jest jeszcze zważne, miłe. Miłe, coś jest miłe. A miłe Bogu, tak stanie i blokowanie mu wejścia do furtki i przejazdu już nie. Znaczy, zdradza się charakter pacyfistyczny pana Marcina. Jak gdziekolwiek się toczy zmaganie, niech będzie cisza, niech będzie święty pokój, miłujmy się. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Także proszę list od pana Marcina Gacha słyszeć jak od pani Marcinowej Gachowej. Gdybym miał tam być, nie był, nie poczuwałbym się do tego, żeby się w to włączać. Jak najbardziej słusznie było z mojego punktu widzenia blokowanie salezjanom wejścia na znak sprzeciwu zaraz po wyrzuceniu mszy świętej. Używam argumentu ad abstractum. Jak pójdę do góry, to mogę iść po lewej stronie, czy mam po prawej stronie iść? Nie będziesz ci innym wiernym przeszkadzać, że pójdę po drugiej stronie, niż byście wyszły? Nie będziecie mnie przestrzegać, jak ksiądz idzie z lewej strony, bo z lewej strony jest poręcz, więc jak ksiądz będzie szedł, to się lewą ręką podeprze, jakby z prawej szedł tam poręczyniem, jakby ksiądzu się zachwiała równowaga, ksiądz zemdleje, przewróci, co my wtedy zrobimy, gdzie musimy pogotowywać. Księże, chodzić po lewej stronie, księże. Pan Marcin wchodzi w rzeczywistość, która do niego nie należy. Nie znacie tego od siebie? Nie widziałyście u mojej mamy? Po dziesiątki razy? Mama tutaj przyszła. A te drzwi to będą czarne czy białe? No musicie sobie to wszystko dobrze przemyśleć. Fachowiec. Szkoda, że się za robotę nie weźmie. Albo dobrze. Albo dobrze. Ale kontrolować jak najbardziej. No pan Marcin tak, Gachowa, kierowniczka, kontrolerka, kadrowa. No artysta, więc w każdą rolę się może wcielić. Rozumiem, że lektura czcigodnych wiernych zajmuje bardzo żywo. Nie ma obowiązku tego słuchać. Ja mam obowiązek się podzielić. Jeśli by cokolwiek dobrego dla duszy każdej z was, każdego z was miało przyjść, żebyście nie weszli w te buty, a rzecz jest, że nie możecie nie wejść, bo w nich siedzicie dużo dłużej niż ten człowiek. Tylko pytanie, jak z tych butów wyjdziecie dzisiaj, czcigodne wierne, czcigodni wierni? Czy w ogóle zechcecie wyjść? Czy przyjmiecie moje słowo? Czy dalej będzie następował proces odwracania? Tylko tak jak w Posoborowiu, żeście się okłamywali, tak jak nasza mama, ktoś by widział, nasza mama musiała siostrę i tydzień temu dać kalendarz napisany 1970 do 2019, że mamo, chodziłaś na mową mszę, bo mama już w głowie sobie zrobiła, że w tym czasie, okresie większość chorowała i nie chodziła do kościoła.
mojej mamy diabeł nie musi oszukiwać, bo sama się oszukuje na sposób skuteczniejszy, niż by to czynił sam diabeł. Diabeł tylko podkusił do pewnego, a zaneguj rzeczywistości przez to, co nie czujesz. A później już idzie efekt domina. Sypie się. Rozum. Nie ma go. Dalej pan Marcin kontynuuje. Jeżeli pan Jezus do biczującej się świętej Małgorzaty Alakok ponad miarę wypowiedział słowa, pisze swoimi słowami, to zrobiłaś dla mnie, a to dla diabła, ten nadmiar, to dopytuj, czy w tej sytuacji nie byłoby podobnie i niektórych innych działaniach, które ksiądz Jacek Bałęba nazywałby pewnie hiperkrytycyzmem, i prowokacjami ze strony kapłana. Oczywiście, po doświadczeniu, w cudzysłowie, domu bogomyślnego, trudno by byłoby mi się z tym nie zgodzić. Jednak usprawiedliwiałbym to tym, że kapłan ksiądz Michał Woźnicki czyni to tak, abyśmy wzrośli i postąpili w łasce. Niekiedy jednak tego jest za dużo. Pan Marcin stwierdza, za dużo. Dużo za dużo. Film Amadeusz Mozart, Salieri, taki rzemieślnik kompozycji, wypowiedź się o twórczości Mozarta. No jest dobre, za dużo nut. Których? Jakiej? I nie pisze dla mnie. Ja myślę, ja sądzę, że za dużo. Oczywiście większość ludzi hiperkrytycyzmem i prowokacjami nazwie cnoty kapłana i piętnowanie grzechu, ale ja się nie do tych ludzi zajmuję. Czy rozumiem, tutaj pan Marcin Gach pokazuje się, on nie jest takim plebsem, jak tu czcigodni wierni. I nie tak jak pan. Czyli na to wszystko patrzy, słucha i nie widzi, nie czuje, nie rozumie, przynajmniej jak tutaj ten wielki myśliciel, proszę zobaczyć, takie myśli mieć i przelać to wszystko na papier. A malarzem jest z wykształcenia i to malarzem, w stosunku do którego, jak miał performance ten na zakończenie swojego dyploma, mnie na to zaprosił. To ponieważ ja byłem tego uczestnikiem, miałem określony stosunek do pana Marcina Gacha, to poszedłem na koniec do tego profesora, jednego drugiego, który go miał pod skrzydłami, mówię, pani kochany, to jest człowiek sierota, nie ma ojca, matki, jestem kapłanem, trochę wiem o jego życiu, niech mi pan powie, jak go mogę w swoim życiu wspierać. I ów profesor z ASP we Wrocławiu mówi, wie ksiądz co, a tam do księdza, czy na ksiądz nie mówi, niech ksiądz popatrzy na to malowidło. Że tu ani nie ma techniki, nic tu nie ma. No ale trzeba jakoś, żeby no, nie powiem, żeby coś robił, no. Na ASP, a później mówię swojemu kuzynowi Leszkowi Frydraszykowi, który na tym ASP tam adiunktował i tak dalej, mówię o historii pana Marcina, mówię, no co się dziwi, że teraz na ASP wszystkich przyjmą. Każdego przyjmą, każdy uwierzy z artystą. Jaki kunszt tutaj. No pan Marcin się zdradził, że pisze eseje o historii przywracania mszy świętej we Wrocławiu, tam w obrębie ksiądz Jacek Bałęba i oratorium. Eseje pisze, esej. Może wyda nam te eseje. Zapłacisz? Bestsellerami będą. Jak się opił, albo naćpał narkotykami, że ani się nie opił, ani nie naćpał. Ale lektura zajmująca.